Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej prusackiej kampanii. Tak więc wracamy do ogromnej wojny domowej, która uderzyła w naszego bardzo młodego władcę, który no, musi stanąć przeciwko większości swoich wasali. Na szczęście mamy sojusz, zarówno sojusz, mamy wsparcie bez sojuszu od naszego wuja ze Szwecji i sojusz z Anglikami, czyli jest szansa na sprawne zakończenie tego konfliktu, mimo że no, rebelianci są silni, chociaż w tej chwili chyba już siły są bardziej po naszej stronie niż po stronie rebeliantów, jeżeli chodzi o ilość. Gospodarka też wytrzymuje, jest delikatnie na minusie, ale jest to tak niewielkie, że nie przejmuje się tą sytuacją. Mamy też wojnę Polski z Wielkomorawią, ale to jest taka trochę wojna nieinteresująca nas. To jest wojna bardziej naszego ojca. My już sojuszu z Polską nie mamy. Być może nawet nasz władca spojrzy łakomie na Pomorze, żeby stworzyć lądowe połączenie z naszymi włościami w Prusach i w na Pomorzu Zachodnim, nie Gdańskim, przepraszam, właśnie zachodnie byśmy mogli chcieć dziabnąć. Mamy część, a części nie mamy. Zobaczymy. Właśnie, rzućmy też okiem na naszego władcę, póki tutaj się wszystko rozgrzewa po odpaleniu. A 16 lat. Poczekamy, jeszcze się cechy wyświetlą. No przynajmniej już widzimy, że jest zainteresowany wiedzą. Jest szczodry, ambitny, przebiegły. Jest intelektualistą, zielarzem, posiada konsekrowaną krew. Jest inteligentny i przystojny. Całkiem niezłe cechy. Jest również zaręczony chyba z angielką, czy anglosaską. Ale z kim ona jest? Chyba to jest córka króla Anglii, dokładnie. I też przyjaciółka. Nie przepada za nami na chwilę obecną. Według religii. I troszkę z powodu przebiegłości. No dobrze, to na tyle. Czy podczas wojny powinniśmy tu organizować jakieś spotkania? Myślę, że nie. Skupmy się na działaniach stricte militarnych na razie. Na pewno nasz władca będzie również chciał się udać na uniwersytet, jest wykształcony i na pewno będzie chciał tą wiedzę poszerzyć. Myślę, że będzie jedna z pierwszych decyzji po zakończeniu konfliktu. Już może pierwszą zorganizujemy jakąś ucztę, żeby dogadać się z wasalami, bo jednak ta wojna domowa nie będzie wpływać tu zbyt dobrze na nasze stosunki. Dobra, uderzyliśmy na kolejnych buntowników. Nie mamy żadnych terenów kontrolowanych, ale przez to, że jest dwóch buntowników, musimy na bieżąco ich tutaj usuwać, tak żeby no, nie zaczęli oni z kolei zajmować zbyt dużych terenów, co byłoby bardzo niewygodne dla nas. Przyjaciel składa nam hołdy. Jak? Ile procencików nam wpadnie w tej bitwie? Niewiele. Mogło być lepiej. No dobra, spróbujmy chyba na szybko zająć tę stolicę buntownika. To by nam mogło dać po pierwsze punkty overtime, a po drugie no może już w ogóle zwycięstwo. Czy ja mnie trochę wiedzy miał szansę poszerzyć?
Okej, czy chcemy go zmusić do nauki czytania? Tak. Władca jest wykształcony, tak pewno uważa to za ważną umiejętność dla arystokraty. A pan arystokrata chyba już mniej tak uważa, że to jest dobre i ważne. Zresztą jest buntownikiem. Dobra, niech działa dalej. Zobaczymy, co przywiezie nam z tych wojaży. Kolejni ludzie chcą odpuszczenia za grzechy. Ty już w pierdlu siedzisz, to. Dobra, wesprzemy kościół. W sumie my jesteśmy na czele tego kościoła, więc naturalne, że tu go wspieramy, przynajmniej w jakiś sposób. No, bliżej niż dalej do zwycięstwa w pierwszej rebelii. Rebelianci dobrze uciekają. Może to zdobądźmy rzeczywiście. Wydaje się, że to się łatwo udaje oblegać. Temu wybaczymy. Tutaj się troszkę stresujemy. Liczyłem na coś lepszego. W sumie, chociaż 9 to nie jest źle, ale gdzieś z wyprawy na koniec świata. Zdecydowanie bez szans do tego, co używamy. Być może w przyszłości któremuś z synów podarujemy, jeśli stworzymy kolejne królestwo satelickie. Tu też mamy już. Nie będę w ogóle kombinował pod tym względem. Dobra, czyli to powinno zakończyć naszą tutaj rozróbę jedną. A sojusznicy mogli być ciut bardziej samodzielni. Ok, jak liczyłem, tutaj jeden buntownik został zmiażdżony. Teraz co? Kolejny bunt się nam szykuje, o dziwo. Tylko też tutaj w pewien sposób moglibyśmy ich po prostu pozbawić część terenu. Tylko nasz władca z drugiej strony jest szczodry. Czy on będzie chciał ich aż tak gnębić? Nie wiem. Na razie ruszmy tutaj, żeby się rozprawić z drugim buntem. No to raczej powinna być pro forma, patrząc ilu sojuszników przybyło na pomoc. Chyba większość jego sił zdołała uniknąć generalnej bitwy. Idzie dobrze, tylko mało punktów zwycięstwa za te wszystkie bitwy. Ktoś uciekł. Trudno, chyba on. Jesteśmy przebiegli i ambitni. Chyba napiszemy poemat, który wyśmiewa jego rodzinę. Nie będziemy tego robić w twarz. Dobra, ta wojna się zakończyła. Niewiele nas zainteresowała. O, i weszliśmy do kolejnej ery. Bardzo dobrze. No
Nic nie okupujemy. Ale nie dość, że punkt overtime, to jeszcze stale tutaj rozbijamy kolejne siły wroga. Chyba to po prostu rozwalimy. Sojusz. Nie, to jest bardzo jakiś pomniejszy wasalik, nazwijmy to. Najszybciej byłoby po prostu chyba pójść tu, coś zdobyć i w ten sposób tą wojnę zakończyć. Nie wiem, czy tam dadzą, bo oni tutaj zaczną oblegać. Czego byśmy średnio chcieli? Może tu będzie szybciej? Czy to jest większy gracz? Może bardziej to ich zaboli, jak tutaj stracą jakieś terytorium? Oczywiście. Mamy też zaproszenie na polowanie, ale chyba póki trwa wojna sobie darujemy. Pójdziemy na razie klasycznie po prostu w wiedzę, bo to nas interesuje. Dobra, weźmy to szturmem. Armia się mocno wykrwawi, ale powinno to zakończyć wojnę. Niestety nie stało się tak. Na ciut pieniędzy wpadło. Też jest dobre. Chyba nie. Władca raczej nie będzie tutaj się ładował w romanse. Bo nie czuję z tej strony. Dobra. Być może w ogóle wygramy to punktami overtime bez konieczności zdobywania tych miast. Dużo na to wskazuje, chociaż może zrobimy nawet szturm. Gdyby była możliwość zrobienia szturmu, to czemu nie? Bo tutaj sporo punktów by wpadło. Może jakieś ludzie aresztowani? Dobra, zdobądźmy to, bo to jeszcze kasa będzie. Nawet 50 sztuk. No i super. Czyli zwycięstwo. No i teraz trzeba pomyśleć, co robimy dalej. Kolejna frakcja, ale większość jej członków siedzi w więzieniu, więc naprawdę jest nieistniejąca. No ale co robimy? Jeszcze brata. Czy moglibyśmy go z kimś zaręczyć politycznie? Lotaryngia to nasz prędzej może tu być rywal. Tu Sorbia powstała. To się troszkę zmieniło teraz geopolitycznie. Francja. Czy małe księstwo gdzie? Też gdzieś koło nas. A, tylko jest wewnętrzne. Nie, w Sorbii. To byśmy mogli w ogóle chcieć jako nasze terytorium zająć. To jest daleko na wschodzie. Chyba postawię na Francję. O. Sojusz się nam według mnie opłaca. To są nisko postawieni członkowie rebelii. Co do ciebie, masz mocną pozycję, a jesteś członkiem rodziny, a my jesteśmy wybaczający, więc myślę, że zgodzimy się na to. Tu też są nasi. Gdzie co? Nasz władca jest raczej wybaczający, więc może dajmy przynajmniej części z nich szansę. Po tym, co tu słychać, to nie jest przedstawiciel naszego rodu. Tak więc utraci tytuły w Prusach. O. Oczywiście również otrzyma szansę wykupienia się. Dobrze. Czy chcemy wziąć udział w turnieju? Wiecie co, jesteśmy młodzi, dajmy sobie szansę trochę się wykazać. Czemu nie? To jest za granicą, za morzem. Ale to się aż prosi, że jak już pojedziemy do tej Anglii, to żeby tu ją porządnie zwiedzić. Tym bardziej, że tu jest dosyć bezpiecznie.
A naprawdę skorzystamy na tej wycieczce krajoznawczej. Może w ogóle objazdówka po Anglii, tylko patrzę tu na terytoria, które są i na ile są one bezpieczne, na ile nie. Jak widzicie, tutaj tak średnio to wygląda. Nie wiem, czy muszę tam wracać później. Weźmy obstawę. I tu byśmy woleli przez te obszary, może chociaż jedno niebezpieczne miejsce. Nie, nie ma sensu sobie robić problemów. Tym bardziej, że to jest na bagnach jakiś. Ludzie kochani. Coś tu jest nie tak z tymi lokacjami, które wybrałem. Się cofa, dziwnie to wygląda. Dobra, już nie będę kombinował więcej. Grunt, że jest bezpiecznie. Ale tutaj, tej lokacji, nasz młodszy braciszek otrzyma od nas całe Prusy. O, bardzo dobrze. Chyba, że w ogóle wzmocnić jego jeszcze bardziej pozycję, czyli tak, odbierzemy temu Mazury, co nas dalej stresuje jako osobę, jak to nazwać, szczodrą po prostu, no nie kombinujmy. I brat mógłby chociaż, nie, on sobie nie poradzi z zarządzaniem tym zwyczajnie. Brat sobie z tym zwyczajnie nie poradzi. Poszukałem kogoś innego wobec tego. W sumie jest wuj, a nie brat. Nie, brat, dobrze mówię. Naszą nauczycielką dworską ma nasz kuzyn. Dostanie te tereny. Okej. Damy to. Nie, w sumie tutaj. Bo wolałbym więcej terenów tu gdzieś u nas. Bo ten uciekł z więzienia, co nie jest idealne. Ale ona dalej jest w więzieniu, czyli pożegna się tutaj powiedzmy z Bremą. Matka, za dużo żeśmy jej zabrali, to trzeba oddać. No bo to jest kościół, w sumie nawet nie wiedziałem. Chociaż z naszej perspektywy nie ma wielkiej różnicy, możemy równie dobrze zarządzać kościołami, więc tu akurat nas to nie boli. No dobra, wiecie co, trzeba to się porządnie zabrać, bo to jest naprawdę masa tych ludzi. On ma dwa terytory. Ale dobra, wypuśćmy go za okupem. Najpierw tą część, potem zobaczymy co dalej. Okej. O, mieliśmy pecha, liczę na dobry omen. Mierzymy się tym typkiem.
Czyli gdzie mamy teraz te nadmiary terytoriów? Na Pomorzu. A, bo tego ciągle nie oddałem. Jakiemuś, znaczy prusackiemu szlachcicowi. Po powrocie z turnieju będzie trzeba się zająć stanowiskami. Być może też jakieś śluby poorganizować. Zobaczymy. Wiecie co? Zróbmy to może tak. To jest taka ilość, że trochę mi się nie chce wszystkiego przeklikiwać. Trochę ich tam jest w tym więzieniu. No, a my dotarliśmy. Może czegoś się nauczymy jeszcze. A więcej prestiżu cię oczekuje na naszym dworze. Zdecydowanie. Chcieli odwiedzić. Być może któryś z naszych artefaktów stanie się jeszcze wspanialszy. Niestety nie. Ale zakupimy tutaj symbol rodowy. Taki do pokazania ludowi na igrzyskach. Bójka. A napijmy się po prostu. Tutaj jesteśmy ambitni, czyli chcemy trochę poszukiwać, gdzie są największe szanse tutaj. Dobra, przeszliśmy pierwszą rundę. To ktoś z naszych, niestety. Niestety, nie zawsze wszystko wychodzi. Jakoś dziwnie to się trochę wyglądało w ogóle, ale dobra. No, okej. Będziemy jeszcze musieli to po... O nie! Najgorzej, że będą wszystkie kwestie z więźniami. Ja to zrobię między odcinkami. Dobra, a tu jest krótki odcinek, więc ja je skleję dwa w jeden. Okej, wracamy. No i co teraz? Czyli mamy znowu turniej. Na szczęście tu niewiele, czyli troszkę się cofnęło. Ja ogarnąłem kwestię wykupu wasali. A co do turnieju, niech się tu jeszcze raz to odbędzie, bo jeżeli coś inaczej wyjdzie, nie chcę, żeby to wyglądało inaczej niż ostatnio, w sensie skupmy się na grywce, że będzie inny wynik i będzie zastanawiać się, skąd na przykład mamy jakiś przedmiot albo coś, bo zobaczymy. Tu jak ostatnio, tam gdzie największa szansa. Niestety to nie było idealne, może trzeba było wybrać tą opcję ze stresem, pewno by nam lepiej poszło. Pierwsze wygrywamy. I tak samo jak ostatnio, w sumie dobrze. Nie lubię, jak się zmieniam. I co?
nasz władca chce mnie aresztować, bo jest ambitny. To jest dziwne. Czyli, no dobra, jeżeli tak to wynika z jego charakteru, czemu nie? No i trzeba poobsadzać stanowiska. Zajrzyjmy tu ponownie. O, jest okazja, żeby troszkę nasi żołnierze, ci specjalni rycerze się doświadczyli. I ruszamy na... Kto? W sumie wszystko jedno. Kto? Przydałem się jako kawalerzysta. Ciekawe. Biegnij. Bez różnicy. Biegnij, biegnij. I narwaca jest hojny, ale najbardziej wydaje się, że pomoże to. Czyli ma trochę batem potrzaskać rywali. Ale jaki wynik? Skuteczny. Już w ostatniej chwili spadło, mówię, kurde, nie wyjdzie, ale przynajmniej wygraliśmy jeden turniej, przynajmniej jedną konkurencję. Dzisiaj się zmieniła sytuacja, niedawno byliśmy wrogami Anglików, a teraz się lawciamy. Dwóch rycerzy, fajna rzecz znowu, tylko nie ma gdzie tego wszystkiego wstawiać, taka prawda. Teraz nas czeka długa podróż do domu, po prostu tutaj... Obce kraje. Wprowadźmy jakieś nowe tutaj metody zarządzania. Niech dołączy do nas, pomożemy mu. O, i teraz zbieramy doświadczenie. Sprzedam trochę pierdół. To jest ciekawe w sumie. Chyba bardziej niż to by nas interesowało to, co daje wiedzę. Tylko gdzieś się tutaj źle wepchnęło, to niech idzie won, bo to jest średnie. O, w sumie bardziej stawiamy tym razem na rozwój, chociaż z drugiej strony to, chociaż... Z tego moglibyśmy zrezygnować. Znowu się inaczej poprzesuwało. Dobra, w ten sposób. Właśnie, zobaczmy też książki. Może coś ciekawego znajdziemy. Nowego. No bo tu raczej... No teoretycznie moglibyśmy tutaj dać zamiast... Tu w ogóle jest dużo dobrych rzeczy. Dwóch rycerzy dodatkowych. W sumie... Może być. Piękny ten puchar, naprawdę wygląda. Mniejsze punkty, gdzie można się troszkę podszkolić wiedzy militarnej. I oczywiście przyjmiemy nowych ludzi na dwór. Zastanawiam się, czy nie wprowadzić naszej kultury w Kencie. Ile by to trwało? A to sobie kupimy. 11 lat.
To jest naprawdę fajna miejscówka. Pytanie tylko, jak długo będziemy ją trzymać. Duża szansa, że ktoś to przejmie. Tutaj też jest kwestia tego, co by nam się przydało. Ale zobaczymy z czasem. Będziemy mieli to, to być może będziemy mogli, jeżeli sobie wyznaczymy naprawdę odpowiednie tutaj osoby na stanowiska. Widzicie, mamy trochę ludzi, którzy się lepiej nadają, może tu nie do końca. No nic, ale mówię, trzeba troszkę podbudować sobie relacje z tymi wpływowymi wasalami. Dzieje. Zawiesiło się. To tak w dziwnym momencie. Czy co? Zostawmy go. Jest dobry w tym, co robi. My jeszcze jeńców tutaj. A, no tak, bo w Kęcie mamy ten budynek, który nie działa, bo nie mamy tytułu książęcego. Tu też musiałem źle kliknąć, bo właśnie ta podróż tak przebiega dziwacznie. Będziemy mordować tego ptaka. W Bremie. Wow, tu w przypadku niektórych mamy takie nadwyżki. No bo nie mamy już teraz tak doświadczonych ludzi. Staliśmy się ogrodnikiem. Chociaż ten jest dalej doświadczony. Podróżnikiem. Czy chcemy? W sumie spróbujemy tego żarcia. Dobra, sorki, telefonik. Dobra. Spróbujmy to żarcie. O, akurat się udało. Władca jest hojny, czyli da pieniądze na miejscowe jakieś wierzenia. Nie, romanse. Tutaj ma bardzo młodą żonę, na którą jeszcze trochę poczeka. Ile ona ma lat? 10, długo. No ale dobra, nie, nie będziemy wdawać się w romanse. Nauczmy się czegoś o kwestiach militarnych. Zrekrutujemy typka. O, tu jakiś Anglika urazimy, czy w sumie Szkota. No, odwiedziliśmy mu Hadriana. Niedawno byliśmy w złych stosunkach z Anglią, a w dobrych ze Szkocją, a teraz się odmieniło. Czy co? Bo go ustawimy do pionu. Dostanie po łbie od naszego władcy. A jak sytuacja w Szkocji? Wojna domowa. Ja bym chciał nawet sojusz, ale trochę na razie nie ma jak. No już ostatnia prosta i wracamy do domu. Doszło do rozpadu. Ciekawe, czy Turyngia by nam złożyła hołdy. Zbadajmy. Nic specjalnego nie znaleźliśmy tam. Spokojnie. Nie będziemy się jakoś tu wyrywać, spieszyć i tak dalej.
mieście i zobaczmy z Turyngią, czy tutaj ci ludzie by chcieli nam złożyć hołdy. Nie bardzo. Zacznijmy na nich wpływać. Tutaj nie wykluczam tego, żebyśmy chcieli ich przejąć. Prawda, bo nas zawsze nie lubić tutaj, bo część ich terenów z kopalnią jest w naszych rękach, a tego nie będziemy chcieli oddać. Mistrz polowań. To jest ten wasal, który uciekł z więzienia, który nas nienawidzi. Dobra nauczycielka. O, naprawdę nie najgorzej. W ogóle jesteśmy dość mocno nielubiani, ale to mówię dlatego, że nasze rządy dopiero się rozpoczęły. I matce damy to stanowisko. No, to czekamy na jakieś nowe, ciekawe budynki. Na razie nic tu mnie nie zainteresowało. Możemy się... A, bo to jest to świeżo przejęty kościół. Tu się rozwija. Dobra. Wszystko wydaje się ok. Rzućmy też okiem na kwestię wiary. Dobrze. I tu mianujemy jednego z naszych wasali. Zdecydowanie będzie tego lepiej nadawał. Więc czemu by nie? No i tak jak mówiłem, chyba czas się wybrać na uniwersytet. Co prawda też planowałem wybrać się na ucztę, czy zorganizować ucztę porządną. Ale zacznijmy od uniwersytetu, żeby tutaj podnieść troszkę nasze umiejętności. I niech będzie kolonia. Dość blisko. Wydaje się, że rozsądnie. Zróbmy to porządnie, z rozmachem, stać nas na to. Wyzwał nas na pojedynek. Czy przyjmiemy? Jesteśmy ambitni, ale jest nam równy. Przyjmiemy, nie będziemy tutaj się wymigiwać z pojedynku. Od razu agresywny atak. O, nasza jakaś legendarna wiedza, czy wiedza o jakichś legendarnych sposobach walki nam może tutaj pomóc. I pokonujemy naszego wuja, który też widzę ma tutaj problemy jakieś małe wewnętrzne, ale sobie powinien poradzić. Wasalem. Co on by chciał? Pancerz świętego. Ten, co go nie używamy w tej chwili, teoretycznie można by dać, ale no nie bez przesady. No i czas na studia. No, trochę to potrwa. Zobaczymy, czego się uda nam nauczyć. Spróbujmy jakby współpracować z nim. No jest ryzyko, że coś nie wyjdzie i nie uda nam się nauczyć. Mamy się nauczyć jego języka. On jest Grekiem. Czemu nie? Zawsze znajomość języka sama w sobie jest tutaj przydatna. No ty, to w ogóle już ostatni byś coś od nas dostał. Tak, jest więcej wiedzy za pobożność. Dobra, czyli wydaje się, że całkiem dobrze sobie radzimy na tej uczelni. Tak bym powiedział. Zdecydowanie nasz władca jest szczodry, czy tutaj zainwestuje, żeby pomóc się im nauczyć czytać i pisać, mimo że to jest trochę kosztowne. Jeden z naszych rycerzy. Tak jest. Na razie wszystko nam idzie idealnie.
My się zaprzyjaźnimy z nim. Czemu nie? Co, my jesteśmy młodzi, dużo się uczyliśmy, trochę też spędźmy czasu tutaj z innymi uczniami. O, niestety nie wyszło, nie został tutaj, nie dogadał się, no i co, no, nauczyliśmy się trochę, podnieśliśmy nasze umiejętności, zdobyliśmy księgę, myślę, że warto było. I staliśmy się mistrzem filozofii. A jak się księga prezentuje? Ezoteryczne. Czy chcemy sobie psuć stosunki z kościołem? Chyba dyskusyjnie, czy byśmy chcieli. Chociaż... jest do zarządzania, więc albo i użyjmy jej, jest bardzo piękna i widowiskowa, a Claire i tak powinien nas lubić jako papieża. Troszkę problemy z kontrolą w bremie. Trzeba to naprawić. To cokolwiek tam jest, zmierzymy się z tym zwierzem. Super. Coś się tu zbudowało. Co jeszcze? A, tu sobie mają co mieć mieli. Zacznijmy od zawsze od rzeczy, które zwiększają nasz development. A pieniążki dalej wpływają szerokim strumieniem. Róbmy spotkanie z dworzanami. No to nie będziemy go palić na stosie. Raczej nie będziemy też chcieli się biczować. Co? Jakiś wariat, który tu głosi koniec świata, niech się wynosi sprzed naszych oczu. Dobra, dajmy jej pieniądze. No, władca raczej nie jest kimś, kto by tu szukał konfliktu. Myślę, że to nie jest krwawy władca, jest szczodry. Bardzo wykształceni. Wiecie co? Poprzemy jednak naszą medyczkę. Władca też, myślę, zakładam, że nie miałby nic przeciwko jakimś sekcjom zwłok na trupach. O, nasz karawaniarz. I jak najbardziej pieniążki się znajdą. Do ślubu, co nas tak bardzo nie lubi. A, bo stała się fanatyczką religijną. To niedobrze, to będzie problem z tej strony. Kolejne terytorium. A, bo doszło całkowicie do rozpadu. Chyba zrezygnujemy z zrobienia tego drogą pokojową, tylko w sposób zdecydowany wykorzystamy okazję i poszerzymy nasze terytoria, czyli zajmiemy Hesję i zajmiemy Turyngię. To może wywołać dość dużo zamieszania. Tu jest sporo katolików w pobliżu, którzy mogą nie być za szczęśliwi, że sięgają po te tereny. Zakon.
mamy sojusz, więc też byśmy mogli skorzystać. Zobaczymy. Na razie, póki co, Szwed ma własną wojnę. To taka dosyć potężna. Nawet moglibyśmy mu teoretycznie chyba pomóc, albo i nie. Nie bardzo. Właśnie, o tu można sobie poprawić trochę relacje. Bardziej to rozsądne. Chyba chcemy tą przyjaźń utrzymać. Nawet jak nas to troszkę zestresowało. Oczywiście na pewno po drugiej stronie też się pojawi dużo świętych zakonów i tak dalej. Najpierw rozbijmy te 5000. Pięknie, eleganckie zwycięstwo. Kto w ogóle dowodzi? Jakiś też ochroniarz i mistrz konny. Nadreńczyk. Nie wyszło coś, no ale trudno. Czym dalej byśmy pracowali? To się samo robi. Gdzie co? Pójdziemy chyba w lepsze fortyfikacje. To się może nam przydać. Tak globalnie. Nie, pójdziemy chyba w to. Czyli wyższy development w naszym państwie. To chyba najbardziej pasuje takiego światłego władcy jak nasz. Chociaż te fortyfikacje jak najbardziej również. Całkiem sporo sławy zdobyliśmy. A niestety coraz więcej potencjalnych przeciwników przybywa. Nasz sojusznik? Ty zdrajco. Nazwijmy. A, Francuz też nam nie pomoże. Nazwijmy jego. Nie jest tak dobrze, jak zakładałem. Produkował jakieś badziewie. Wziąłbym to chyba szturmem, a nuż kogoś pojmamy i zakończymy ten konflikt. I tak też się stało. Czyli tu cel został operacyjny zrealizowany. I na szybko ruszamy na drugi front. No ale na Angliku się zawiodłem. Nie powiem. Co do tych terenów, tutaj chyba rozdamy po prostu pomniejszym wasalom, żeby mieć dużo drobnych wasali. Dzięki temu też szybciej te tereny przyjmą naszą wiarę. No i sądzę, że też po prostu je dofinansujemy. Nowe ziemie,
Możemy tutaj trochę dołożyć do ich rozwoju i myślę, że to jest w miarę rozsądne. Tu w Lieningu naprawdę dużo rzeczy jeszcze jest nie zmaksowanych. No może też nie przesadzę, chociaż pieniądze są, a im więcej się kraj rozwinie, tak generalnie, tym będzie nas to lepsze. Czemu nie? Kolejne ładne zwycięstwo. No i przykro mi, Angliku, zawiodłeś nas. Stanąłeś nie po tej stronie barykady, co powinieneś. Chyba nie chcemy kontynuować tutaj konfliktu między rodami niepotrzebnie. Brzydki Anglik. On tutaj dobrze ucieka. Dobra, chyba pójdziemy na stolicę, bo to ganianie się z nim do niczego dobrego na razie nie prowadzi. Znaczy, spróbujemy zdobyć jego stolicę. A gdybyśmy tu zostawili część i uderzyli. Czy ucieknie znowu? Ucieknie znowu. Co gorsza, się wykrwawimy. Dość niebezpieczna sytuacja, chociaż powinniśmy dać radę. Dobra, gdzie zaproszenie? Na polowanie. Czemu nie? Tam kogoś troszkę młodszego, nawet jak jest trochę gorszy. W co byśmy tutaj szli? Ja bym chciał to w końcu zrobić, ale nie wiem, czy już teraz. Tu byśmy chcieli, żeby stworzyć tą kulturę. Wojna na pewno się nie interesuje, szpiegostwo. To pytanie, czy tu byśmy nie chcieli na przykład pójść trochę? Albo tu więcej rycerzy? Ale nie, zacznijmy robić rzeczy trochę związane z lepszą rodzinnością i cechami. Okej, tu bitwa się wydaje iść po naszej myśli. I weźmy to szturmem. Potrzebujemy tutaj w miarę to zakończyć. Tak, pieniądze się znajdą. I super. To była dobra decyzja. Ale mówię, zdrada Anglika mnie zabolała. Jeszcze z naszym przyjacielem, kurde, się mianuje nim, kurde, dziad jeden. Tu dużo rzeczy mało rozwiniętych. Z czasem to będziemy rozwijać, ale też no nie chcę przesadzić z skalą tych wydatków. Tu jest też ta kultura połabska. Tylko mamy teraz nadmiar wasali, co ciekawe. O ilu za dużo? O dwóch. Powiedzmy, że tutaj stworzymy. Gdzie jest stolica? Chyba tu. Tak. I co? Tak rozwiązało się. Inne tereny też będziemy z czasem zmieniać troszkę, ale to powoli.
No mówię, tu mi zależy, żeby to się wszystko szybko zmieniło religijnie. Tu coś nie po naszej myśli. Nikt się specjalnie nadaje lepiej. Na razie tak zostanie. A jak nasza sytuacja tu? Ja bym chętnie pomógł w tych wojnach. No co to za wojna? To nam w ogóle jest nie na rękę, żeby wygrali, żeby przegrali raczej. Dobra, mogę ich obronić w tej wojnie i jak najbardziej skorzystamy z tej możliwości. Od razu przygotujmy tutaj siły. I zobaczymy, co dalej. Czyli w pierwszej kolejności ruszamy na Litwinów. Czyli tutaj zmasakrujemy praktycznie. O. I od razu też dokonamy tutaj lądowania na ich terenie. Damy się szantażować. Kto to jest? Jakaś pomniejsza wasalka. Czemu nie? No, nie udało się poprawić stosunków. Ślicznie. Bo tu wybrałem te tereny, bo one są stosunkowo łatwe do zdobywania. Tu nie ma potężnych fortyfikacji. Czyli de facto da się tą wojnę szybciej zakończyć dzięki temu. Też to się troszkę wykrwawiamy. Ale okej. Moglibyśmy, ale może dajmy mu trochę się tu wykazać, bo on teraz tą wojnę wygrywa. Musiał ich parę razy ładnie pokonać i wydaje się, że to zdobędzie, co jest oczywiście nam na rękę. Też budujemy dalej dobre relacje. No. Myślę, że następnym etapem będzie Dania. Tutaj troszkę wyrównanie granic. W sumie też... tylko on jest Szwedem. Ja bym go wolał wychować w naszej kulturze. O. W ten sposób. Zawsze będzie łatwiej tym zarządzać w ten sposób. Jeżeli to będą nasi. Pytanie, czy się da, bo może dosyć stary, czy stary, dorosły troszkę. Dobra. Mamy też potencjał delikatnie zwiększyć naszą liczebność jazdy. Zróbmy to. Jesteśmy naprawdę bogaci, nie powinien zaboleć.
Do rozważenia, czy nie podmienić tego. Bo to naprawdę sporo daje. To rozwalę. Dobra, dajmy to dla większej sławy rodowej. Kent rozbudowany na maksa. Tu im też trochę pomożemy jeszcze technologicznie. Co nam szkodzi? Tak, chcemy, żeby był ambitny. Do ślubu jeszcze 3 lata. No tu niestety będzie trzeba wam jakieś prezenty dać czy coś, żeby naprawić te stosunki na początek. Mamy też sporo jeńców. Wiecie co? No władca jest szczodry. Zróbmy wielkie ułaskawienie. Musimy to zrobić z okazji ślubu. Ale to nas też tam poprawiło humor generalnie, więc czemu by nie skorzystać z okazji? Jeszcze zaraz skończymy, żeby też nie był za długi ten odcinek. No, czy następnym takim chyba celem będzie odzyskanie od Polski terytoriów na Pomorzu, tak żeby to wszystko było już nasze, żeby tutaj połączyć te tereny, albo przejęcie Danii i umocowanie tutaj silniejsze naszego państwa. Zobaczymy, ale mówię, to już przyszłości. Dobra, mamy pauzę, żeby się nie zawiesiło, żeby się nie cofało, już nic. Też w sumie rzućmy okiem na kwestie religijne. Czyli te dwa punkty kontrolujemy. Moglibyśmy mieć ambicje tutaj zrobić jakąś operację świętą wojnę, czy coś w tym stylu, przeciwko komu? Są muzułmanie? Muzułmanie. Do przewidzenia, może stworzyć kolejne królestwo, jak będzie więcej synów, zobaczymy, tego nie wykluczam. Papiestwo, chyba jeszcze nie te czasy. Tutaj muzułmanie też chyba jeszcze nie te czasy. Młody Karoling. Co z naszymi braćmi? Ten ma dosyć mało ziemi, w sumie mógłby mieć więcej. Ten jest kolonii i najmłodszy ma najwięcej szczęścia, bo dostał całe Prusy. Dobra, póki co pozdrawiam i do zobaczenia.